Polacy są masowo okradani, Polacy są masowo oszukiwani przez dyskonty w Polsce, Polacy są masowo okradani, oszukiwani, są okradani każdego dnia, oszukiwani i co najgorsze, dają się oszukiwać, szanowni państwo, na masową skalę, jesteśmy okradani na masową skalę przez zagraniczne dyskonty, ale też nie przez zagraniczne dyskonty, także inne sklepy na masową skalę i Polacy nie domagają się, boją się ekspedentki w dyskoncie, boją się zareagować na złodziejstwo, jakie przetacza się, szanowni państwo, w dyskontach w Polsce, które mają marki zagraniczne. Taka jest w danym momencie rzeczywistość. Co się dzieje, szanowni państwo? Otóż masowo, na masową skalę, w zagranicznych dyskontach, szanowni państwo, ludzie są okradani na masową skalę, chociażby w Trójmieście, nie wiem jak jest w innych krajach, miastach, myślę, że jest jeszcze gorzej. Co najgorsza, gdy są okradani, nie domagają się swoich pieniędzy, wstydzą się walczyć o swoje pieniądze, szanowni państwo, jak jacyś ostatni frajerzy. Proszę zobaczyć, co się dzieje, szanowni państwo. Jeżeli cena wskazana na produkcie na półce lub na metce jest inna od żądanej przez sprzedawcę, mamy prawo domagać się sprzedaży towaru po cenie dla nas najkorzystniejszej. Taka jest rzeczywistość. Masowo pod produktami są oszukane ceny. Szanowni państwo, masowo przy skali krajowej jesteśmy okradani na miliony, szanowni państwo, na miliony. Jeżeli tak samo się dzieje, szanowni państwo, to jakie ja dostaję dane, jakie ja uzyskuję dane na temat masowego, właściwie oszukiwania Polaków przez zagraniczne dyskonty, szanowni państwo, oszukiwania, okradania. Walczcie o swoje, nie bądźmy ostatnimi frajerami. Dlaczego Polacy nie domagają się? Szanowni państwo, jeżeli masz produkt w sklepie, i ten produkt leży pod ceną na przykład 5 zł, a ty idziesz do kasy i każe ci w takim dyskoncie jakimś niemieckim czy portugalskim zapłacić 20 zł, to masz prawo się domagać przede wszystkim zwrotu tego towaru, a po drugie przede wszystkim sprzedania tego produktu za 5 zł, tak? Czyli jeżeli mamy produkt, który, szanowni państwo, leży na półce, gdzie cena to 5 zł, a kasują cię 20 zł przy kasie, ty masz się prawo domagać, żeby ci to sprzedali za 5 zł. Żeby ci to sprzedali za 5 zł, nie za 20, mimo tego, że rzeczywiście ten produkt powinien kosztować 20 zł, ale oni uskuteczniają misleading, czyli, szanowni państwo, dawanie cen pod produktami, prawdopodobnie miliony Polaków jest oszukiwanych w skali miesięcy. Miliony, szanowni państwo, miliony Polaków. Jeżeli jesteście, nie wiem, w Lidlu, jeżeli jesteście w Biedronce, i kupujecie coś w Biedronce, macie prawo, szanowni państwo, do zdokumentowania złodziejstwa, jeżeli na przykład w Lidlu, szanowni państwo, okazuje się, czy w Biedronce, okazuje się, że chcecie kupić produkt, a przy kasie baba wam mówi, że to jest, czy tam facet mówi wam, że to jest 20 zł, wy macie prawo, święte prawo, on jak pies ma wam w zębach, szanowni państwo, oddać 15 zł, tak? Jak w zębach, jak pies koś ma wam dać, znaczy kija ma wam przynieść. Nie powinniście nawet się o to wykłócać, wystarczy pójść pokazać, że cena jest inna i oni muszą wam sprzedać ten produkt po cenie, szanowni państwo, w świetle prawa, takie jest prawo, w świetle prawa, szanowni państwo, muszą wam sprzedać ten produkt po cenie, jaka widniała pod tym produktem, na półce. Macie święte prawo, szanowni państwo, dokumentować taką sytuację złodziejstwa. Polacy pracujący w dyskontach polskich kryją, udają, bo boją się, żeby nie zostali wyrzuceni, uczestniczą w złodziejskich procederach, szanowni państwo. Polacy uczestniczą w złodziejskich procederach w zagranicznych dyskontach w Polsce, w których się już dawno produkty sprzedaje drożej niż na przykład zagraniczną, a Polakom się płaci 3 razy mniej. Polakom się płaci, szanowni państwo, w dyskontach nawet 3 razy mniej. Żarcie jest, przepraszam, sprzedawane drożej
niż za granicą w tych samych dyskontach, czyli Polak pracuje za 3 razy mniej, żarcie, przepraszam brzydko mówiąc, sprzedaje mu się drożej, a dodatkowo jeszcze Polacy są oszukiwani na masową skalę, szanowni państwo, na masową skalę są Polacy oszukiwani przez zagraniczne dyskonty, na masową skalę. Powtarzam jeszcze raz, masz prawo, wręcz święty obowiązek, obywatelski obowiązek, domagać się od takich oszustów zwrotu swoich pieniędzy. Takie jest prawo, szanowni państwo. Nie można tak oszukiwać. Polacy są okradani na masową skalę w dyskontach przez zagraniczne dyskonty. A bardzo często zdarza się tak, w znacznej części przypadków, że ci pracownicy tych dyskontów, oczywiście Polacy, jak nie wiem, jak wytrę, no, kłamią ci prosto w twarz. Kłamią ci prosto w twarz. Tak chyba są wytresowani, nie wiem, przez SS-manów z Niemiec, nie wiem. Szanowni państwo, taka jest rzeczywistość. Każdy Polak ma prawo. Polacy się boją ekspedientek jak za komuny. Polak, szanowni państwo, boi się ekspedentki w dyskoncie jak za komuny. Druga rzecz. Nikt nie ma prawa ci przeszkodzić. Nikt nie ma prawa ci przeszkodzić w próbie odzyskania swoich pieniędzy. Nikt nie ma prawa ci przeszkodzić w próbie odzyskania swoich pieniędzy. Nikt nie ma prawa, bo są tacy głupi inni Polacy, że oni ci zabronią walczyć o to, żeby ci oddali twoje pieniądze, bo taki jeden głupi tuman myśli, że ty masz siedzieć w tej kolejce, bo został wychowany za PRL-u, tamten, te komuchy waliły go po tym pustym łbie i wielu Polaków, nie dość, że Polacy w dyskontach pracujący uważają, że mają prawo cię okradać, po drugiej stronie są Polacy, szanowni państwo, którzy uważają, że ty nie masz prawa, wychylić łba i oczekiwać zwrotu swoich pieniędzy. To jest jak banda jakichś tumanów, szanowni państwo. Mamy prawo nie być okradani. Każdy człowiek ma zrozummy to, ja to zrozumiałem, szanowni państwo, że to jest tak gigantyczny problem w Polsce. Jesteśmy okradani na masową skalę. Urząd Konsumencki w Polsce, szanowni państwo, pozwala nas okradać. Na masową skalę. Nasze dzieci, nas. Szanowni państwo, za każdym razem, jeżeli chcą was okraść, jeżeli, szanowni państwo, dochodzi do misleading w Lidlu czy Biedronce, macie prawo natychmiast reagować, macie prawo, szanowni państwo, zebrać wszelakie dowody. To jest wasze święte prawo. I jeżeli ktoś próbuje wam przeszkodzić szanowni państwo, w waszym świętym prawie obrony przed złodziejem, to też jest złodziejem. Sprzedawczyni, która udaje, kłamie ci prosto w twarz, też jest złodziejką. Uczestniczy w procederze złodziejskim, szanowni państwo. Nie wstydźcie się, Polacy, bo potem się dziwicie, że Morawiecki jeździ, czy Tusk, czy jacyś, że potem się dziwicie, że Bruksela nas traktuje jak ostatnich frajerów, że Zełenski nas traktuje jak ostatnich frajerów, że Waszyngton nas traktuje jak ostatnich frajerów. Jak, szanowni państwo, Polak boi się odzyskać swoje własne pieniądze, które chce mu zabrać Lidl albo Biedronka. No ocknijmy się, szanowni państwo, taki jest proceder, spływa do mnie coraz więcej danych, szanowni państwo, że Polacy nie wiedzą nawet, że jest takie prawo, że jeżeli cena była 5 zł, to ma być 5 zł. A jeżeli baba chce, mówię specjalnie baba, bo normalna kobieta to normalna, a ja mówię specjalnie baba, wredna baba kłamie ci prosto twarz, to jest zwykłym złodziejem. Jeżeli ktoś chce cię okraść, jeżeli ktoś ci mówi, że ty masz zapłacić za coś 20 zł, choć było, szanowni państwo, na cenie 5 zł, to jest zwykła złodziejka, zwykła oszustka, uczestnicząca w masowym procederze okradania narodu Rzeczypospolitej. Tutaj naszego polskiego. No zrozummy to, przestańmy być ostatnimi frajerami w tym kraju, szanowni państwo. Jak Polak się wstydzi, Polak się boi, szanowni państwo, ekspedientki w dyskoncie, bo sąsiedzi zobaczą, że on chce swoich pieniędzy. No po prostu to jest taka zgroza. Szanowni państwo, specjalnie dla nas ustalono prawo, specjalnie proszę zobaczyć, tutaj jest na przykład na tej stronie, to jest, nie wiem, Fundacja Lex Kultura, ale to wszędzie jest napisane.
Jeżeli cena wskazana na produkcie na półce, wystarczy, że na półce jest cena, ty nie musisz się doszukiwać, czy to jest taki, sraki, czy owaki produkt. Leży produkt, jest pod nim cena. Ty nie musisz przeczytać na samym końcu, że to jednak może nie ten produkt, tylko ten inny, o innym odcieniu i, nie wiem, zielonej poświacie. Szanowni Państwo, lub... Jeżeli cena wskazana na produkcie lub na metce jest inna od żądanej przez sprzedawcę, mamy prawo domagać się sprzedaży towaru po cenie dla nas niekorzystnej. A w przypadku, gdy towar już kupiliśmy, domagać się od sprzedawcy zwrotu różnicy w cenie. Rozumiecie to? Szanowni Państwo, może Państwo to rozumieją, ale chyba... Ja nie wiem, mi się wydaje, że większość naszego narodu, 60 czy 70% Polaków tego nie rozumie. Oni nie znają swoich praw. Reszta to... Reszta zna, ale się wstydzi. Szanowni Państwo, nasze przez takie safandulstwo, przez dawanie się okradać, przez zagraniczne dyskonty, Szanowni Państwo, przez takie safandulstwo, będziemy zawsze frajerami, bo już na poziomie nawet, na poziomie handlu Polak się boi handlować. To pokazuje niestety, nie mówię, że pan czy pani, ale ogólnie to się boimy. To się boimy, szanowni państwo, boimy się handlować, obniżać ceny, szanowni państwo, boimy się... targować się boimy. My nie umiemy się targować jako naród. Jesteśmy, byśmy bici tym w ten łeb przez tego Szwaba SS-mana, szanowni państwo, przez tego Ruska byliśmy bici w ten łeb, no i przez tego Komucha, no i Polak się boi. No, coraz więcej Polaków się nie boi, ale uwierzcie mi, większość Polaków tego nie rozumie, dlatego taki proceder jest, szanowni państwo, w zagranicznych dyskontach w Polsce, które sprzedają nam produkty znacznie drożej niż w swoim kraju pochodzenia. I płacą nam dwa, a nawet trzy razy więcej. A na dodatek jeszcze nas oszukują. Proszę sobie wyobrazić. Proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo. Wystarczy. A gdybyś ty niechcąco skasował złą cenę przy kasie samoobsługowej, to wsadzą cię na 48 godzin do więzienia, szanowni państwo. Moim zdaniem ich też trzeba wsadzać, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość. Ty, jakbyś źle... Jest sytuacja, gdzie kobieta podobno coś źle skasowała na obsługowej kasie, a teraz dyskonty specjalnie robią tak, że nie ma kas, szanowni państwo, w których można płacić gotówką, tylko kartą, źle coś skasowała i ją zamknęli do więzienia. Tak, a jak szanowni państwo, dyskont źle skasuje, pokażesz mu źle, że skasował i nie chce ci oddać pieniędzy, to on do więzienia nie idzie, ale ty pójdziesz. Szanowni państwo, taka jest dane, dlatego, szanowni państwo, nie chodźcie do kas samoobsługowych, chodźcie do kas, gdzie pracuje pracownik, ekspedientka, bo jest w danym momencie sytuacja, w której prawo w Polsce jest pańszczyźniano-niewolnicze, po prostu Polacy stali się totalnymi niewolnikami, coraz trudniej zapłacić gotówką, ale wystarczy, że źle coś skasujecie na kasie samoobsługowej i oni to znajdą, możecie zostać zamknięci do więzienia. Możecie zostać zamknięci do więzienia, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość. Taka jest rzeczywistość w danym momencie. Szanowni państwo, wystarczy, że milion klientów dziennie w różnego rodzaju sklepach i dyskontach jest rypanych na przykład na 20 zł. 20 razy milion to jest 20 milionów dziennie, szanowni państwo. Razy 365 to jest, szanowni państwo, 20 milionów razy 365 to jest 7 miliardów 300 milionów złotych, tak? To jest 7, szanowni państwo, miliardów, 20 milionów razy 365. To jest, szanowni państwo, 7 miliardów 300 milionów złotych rocznie przy takich założeniach lekkich, że milion Polaków codziennie jest rypana właśnie, a jest, szanowni państwo, bo ja, szanowni państwo, mam dane pokazujące, jeżeli jedna osoba jest w stanie tyle danych dostać, szanowni państwo, o tym procederze masowego misleadingu Polaków w sklepach, w dyskontach, masowego i w tych sklepach, szanowni państwo, w tych małych osiedlowych sklepach zielonych też dochodzi do masowego misleadingu, też ceny się różnią masowo, a jak jeszcze dodamy tamte masowo, szanowni państwo, ja podejrzewam, że każdego dnia
prawdopodobnie gdzieś jest oszukiwanych około 2 miliony Polaków. Jeżeli 2 miliony Polaków jest oszukiwanych przez tego rodzaju, szanowni państwo, misleading, oszustwo, złodziejstwo masowe, na masową skalę, powiedzmy na, szanowni państwo, na 30 zł dziennie, bo to nawet dochodzi do takich sytuacji, na 30 zł dziennie średnio, no to, szanowni państwo, to jest 60 milionów dziennie razy 365, szanowni państwo, to jest 22 miliardy złotych rocznie. Istnieje prawdopodobieństwo, że Polacy w skali roku są rypani na 20 miliardów przez zagraniczne korporacje, bo przecież handel już dawno nie jest w naszych rękach. Szanowni państwo, handel jest zagraniczny, do tego nas rypią i jeszcze raz rypią, szanowni państwo, a przy badaniach, gdy robiłem badania i analizy na temat tego, czy wraca do Polski skrajna bieda, i jednym z tych badań było, szanowni państwo, sprawdzenie, czy Polacy masowo zaczęli kraść chleb w sklepach, czy zaczęli kraść jedzenie. Przypadkiem wyszło mi tak, szanowni państwo, dowiedziałem się z wielu źródeł, że 60-70% złodziei w polskich, znaczy się w tych dyskontach, w tych marketach zagranicznych, szanowni państwo, to są złodzieje z zagranicy, spoza Unii Europejskiej. To nie dość, że nas rypią dyskonty, że nas rypią sklepy osiedlowe, szanowni państwo, że Polak się boi otworzyć gębę, to jeszcze Kaczyński, Morawiecki i Tusk sprowadził tutaj setki tysięcy złodziei. 70, ja nie robiłem analizy pod kątem tego, szanowni państwo, jakich my mamy złodziei w Polsce, nie, ja robiłem analizy, szanowni państwo, czy do Polski wraca skrajna bieda, i przy okazji miałem takie znalezisko, takie dane, szanowni państwo, takie informacje z wielu źródeł przez rok dostawane, że 60-70% złodziei w Polsce, w polskich sklepach, znaczy się w dyskontach zagranicznych w Polsce, to są złodzieje spoza Unii Europejskiej, a 90% w tych złodziejach spoza Unii Europejskiej to są Ukraińcy, szanowni państwo, tak? Ja nie biję tu do Ukraińców, ja do praworządnych Ukraińców nic nie mam. To, szanowni państwo, nawet nie robiłem badań pod względem Ukraińców, tylko pod względem tego, czy w Polsce jest skrajna bieda, no i się dowiedziałem przy okazji, szanowni państwo, że 70% złodziei w polskich sklepach jest poza Unii Europejskiej, a 90% w tych złodziejach spoza Unii Europejskiej to Ukraińcy. Czasem się tam zdarzy, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, różny osobnik, no i tyle, szanowni państwo. Przestańmy dawać się rypać na 20, czy 10, czy 15, czy 30 miliardów rocznie. Otwórzmy te gęby, szanowni państwo. Normalnie, masz prawo, wręcz święty obowiązek domagać się swoich pieniędzy, domagać się zwrotu pieniędzy, nie dania się okradania, jeżeli ktoś myśli, że człowiek, który został właśnie okradziony, nie ma prawa domagać się swoich pieniędzy, to jest tępakiem, jest głupkiem i tępakiem, bo następny okradziony zostanie on, zostanie okradziona jego matka, jego siostra, jego córka, jego syn, jego żona, a na starość to w ogóle go wszyscy okradną, szanowni państwo. Taka jest rzeczywistość, jest, szanowni państwo, to jest szok. Nie wszystkie sklepy mają takie problemy. Są sklepy, ja teraz nie będę wymieniał, które są dobre. Jest dużo sklepów, gdzie taki proceder prawie nie występuje, a jak występuje, to zwracają od razu pieniądze bez żadnego stękania i tak dalej. Są dobre sklepy zagraniczne, ale, szanowni państwo, dyskonty okradają zagraniczne na masową prawdopodobnie skalę, chyba że, szanowni państwo, to tylko w Trójmieście występuje, no ale ja nie sądzę. Myślę, że w Trójmieście to jest jeszcze mniejszy. Podejrzewam, że w Trójmieście to jest jeszcze mniejszy, szanowni państwo. Jeszcze to mniejsze złodziejstwo, podejrzewam, że w małych miasteczkach, wsiach jest jeszcze gorzej, bo tam to w ogóle... Na wsi to się człowiek boi odezwać, żeby mu wstyd nie było, bo co sąsiedzi powiedzą, że on tu się awanturuje w sklepie, żeby mu oddali jego pieniądze, które mu ukradli. Szanowni państwo, jesteśmy okradani, jak ostatni frajerzy, zmieńmy to, udostępnijmy to, żeby to ludzi dużo obejrzało. Zróbmy masową, szanowni państwo, debatę w Polsce na temat tego, jak jesteśmy rypani przez zagraniczne korporacje w Polsce. Szanowni państwo, robią misleading na masową skalę. Dodatkowo, gdy Ukraińcy kradną w tych sklepach, przez to podnoszą ceny, szanowni państwo, nam Polakom.
A na sam koniec płacą nam 3 razy mniej, sprzedają nam drożej, szanowni państwo. Nie płacą tu podatków prawie. Taka jest rzeczywistość. Pozdrawiam, do usłyszenia. Polska nigdy nie będzie biedna, będziemy zawsze biedakami okradanymi takimi, szanowni państwo, jak nawet dajemy się, boimy się, jesteśmy na żywca okradani i jako naród w znacznej części boimy się odezwać, oddaj mi, babo, moje pieniądze? Pozdrawiam, cześć!